gościem. Nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski został Czesław Michniewicz. Ma on poprowadzić Polaków do sukcesu w dwustopniowych barażach w walce o mundial. Biało-czerwoni nie mieli szkoleniowca od końca grudnia, gdy PZPN rozwiązał kontrakt z Paulo Souzą na jego prośbę. Portugalczyk objął funkcję trenera Flamengo Rio de Janeiro. Poprzez moją całą analizę, rozmowy, głębsze przemyślenia dokonałem wyboru selekcjonera. Wiem, że ta decyzja jest dobrą decyzją. Selekcjonerem Polskiego Związku Piłki Nożnej został Czesław Michniewicz. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych trenerów w Polsce. Podkreślał prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji ma poprowadzić Polaków do sukcesu w dwustopniowych barażach w walce o mundial. Cieszę się bardzo, że spełniają się dzisiaj moje marzenia. Żeby zostać kiedyś trenerem reprezentacji, to się dzisiaj dzieje. Jestem bardzo wzruszony, ale też bardzo pozytywnie nastawiony do swoich obowiązków, które będą mnie czekało. Do końca tygodnia poznamy skład sztabu szkoleniowego. Nowy selekcjoner zadebiutuje 24 marca w Moskwie w półfinałowym meczu barażowym z Rosją o awans do Mistrzostw Świata. Jeżeli Polacy zwyciężą, zmierzą się w finale 29 marca w Chorzowie z lepszym z pary Szwecja-Czechy.